Dzisiaj o drabinie Jakubowej mówić będziemy, drodzy Państwo. Z drabiną Jakubową już się Państwo spotkali, ale są zapewne słuchacze, którzy słyszą po raz pierwszy. Drabina Jakubowa i co to takiego? W studiu goście ksiądz Łukasz Mikołajczyk i wolontariusze. Ja jestem chyba jeszcze bardziej zafascynowany tym, co Pan Bóg robi w naszym życiu i coraz to odkrywamy nowe skarby na drabinie Jakubowej, więc... Na razie jest tak, jak strasznie, do W tym roku miałam taką podopieczną, która ma na imię Dorotka i to właśnie ona uczyła mnie tej miłości przez to, że okazywała mi bardzo dużo cierpliwości. Dorotka jest na wózku inwalidzkim, ma dziecięce porażenie mózgowe, ma 30 lat. Ja przyjechałem, do końca nie wiedziałem, o co chodzi, do końca nie wiedziałem, z kim się będę zajmował, na czym to wszystko polega, a potem nagle okazało się, że już mija piąty, szósty dzień, a ja czuję się w Brańszczyku jak w domu, tak? A ci wszyscy ludzie to jest rodzina. Że ja znalazłam tam prawdziwych przyjaciół, których w ogóle, no, gdyby nie drabina, to na pewno bym tych ludzi po prostu nie spotkała w życiu. Akurat jestem takim przykładem żywym na to, że kto do Brańszczyka przyjeżdża, to jednak w Brańszczyku zostaje. Do Brańszczyka trafiłam 3 lata temu przez przypadkowego maila, którego otworzyłam w swojej skrzynce pocztowej, z zaproszeniem właśnie na wolontariat. Potrzeba wolontariuszy. Zdecydowałam się, pojechałam i to miejsce i ci ludzie... zostałam. Tak, tak mnie urzekło, że po prostu zostałam. Skąd Państwo się dowiedzieli o drabinie Jakubowej? Ach, bo myśmy... pojawili się w Brańszczyku całkiem przypadkiem któregoś razu i tak zostaliśmy. Aha, to ja już rozumiem, ponieważ podczas ostatniego spotkania ksiądz Łukasz powiedział, że to jest trochę taki sposób na życie, że jeżeli ktoś już raz trafił na drabinę Jakubową, to taka jest jego droga życia po prostu. Już zostanie. Czy? Nie, ale to byśmy też przesadzili, że to tak każdy zostaje, bo tak nie jest. No, ten, kto poczuje w sercu rzeczywiście powołanie, to wraca. I, bo to też nie jest tak, że wszyscy, wszystkim wszystko pasuje, prawda? I to jest wyjątkowa dla mnie służba drugiemu człowiekowi. Właśnie drabina Jakubowa. Człowiekowi w potrzebie, który nie może się odwdzięczyć. I to jest najpiękniejsze w tym. Niezależnie, czy to byłby Brańszczyk, czy hospicjum, czy więzienie, czy szpital. Wszędzie tam, gdzie można nieść dobro, to do dobro wraca, w jakiej postaci nigdy nie wiemy, bo może i po śmierci się okazać, prawda? Ale to jest to, co przyciąga. Tam, gdzie my możemy czynić dobro. No więc drabina Jakubowa to jest duszpasterstwo przede wszystkim. Niepełnosprawnych, naszych podopiecznych i wolontariuszy. Drabina Jakubowa to jest czas w ciągu wakacji, kiedy organizujemy rekolekcje dla naszych podopiecznych. A kto może przyjechać, proszę powiedzieć? Kogo zapraszamy? Kogo? Pani Marto. Kogo zapraszamy? Właśnie tego, który nas słucha, zapraszamy. I na warsztaty muzyczne, wokalne. I na to, żeby być wolontariuszem. Żeby zacząć pomagać. Wtedy to naprawdę uszczęśliwia. Uwierzcie nam, to uszczęśliwia. A to mówi uśmiechnięta pani Marta. Piękna dziewczyna, drodzy Państwo. Więc ten uśmiech, to gdzieś to piękno z zewnątrz wychodzi. To daje słowo. Szukać informacji o drabinie Jakubowej na naszej stronie internetowej drabinajakubowa.pl, na naszym Facebooku, też Facebook łamany na drabina Jakubowa. I tam będą raz, że wszystkie informacje, a dwa formularz, który należy wypełnić. I taki wypełniony formularz trafia do koordynatora danego turnusu, który kontaktuje się już potem z naszym wolontariuszem, ustalając szczegóły i tak można zacząć przygodę z duszpasterstwem, z wolontariatem na drabinie Jakubowej. Zabrzmiało bardzo służbowo, a powiedzcie, dlaczego warto po prostu? Niech to żywe słowo teraz popłynie. Dlaczego warto, Tomek? Jest mi ciężko odpowiedzieć na to pytanie. No, najprostsze jest to, że no, przyjechałem 8 lat temu i zostałem, tak? I stało się to częścią mojego życia i no, nie wyobrażam sobie teraz życia bez tej drabiny Jakubowej. No. A druga sprawa to 2 lata temu poznałem swoją
przyszłą narzeczoną, znaczy obecną narzeczoną, a przyszłą żonę, tak? Bo za chwilę bierzemy ślub, także no, jest to też, może w ten sposób też no, zachęcę tak kogoś do tego, żeby... To jest dopiero są małżeństwa z wolontariatu, naprawdę. Przyjechać. Są. Dzieje się, proszę księdza, ciągle się coś dzieje. No warto, warto. Ksiądz Łukasz Mikołajczyk, Tomek Wróblewski, Michalina Kiersnowska, Weronika Schabowska dziś gościli w studiu. Drabina Jakubowa, drodzy Państwo. Naprawdę tam na rzęsach stawał, żeby na głowie, żeby po prostu tylko wymyślić, o co może chodzić temu podopiecznemu. I czasami po prostu nie umiem nazwać słowami, żeby na modlitwie powiedzieć Panu Bogu, o co mi chodzi. Przychodzi piosenka, która po prostu wkłada mi w usta to, co ja chcę powiedzieć.